Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem. Nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Dzisiaj więc, kiedy świętujemy miłość Oli i Tomka, kiedy włączamy tę ich miłość w największą miłość, jaką jest miłość Pana Boga, ta miłość ludzka w czasie Eucharystii zostanie złożona tutaj na ołtarzu i przemieniona w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Jest niezwykły cud, także cud przemiany kruchej, zwyczajnej, szczerej, ludzkiej miłości, która zostaje mocą Bożą przemieniona w coś wiecznego, w coś najpiękniejszego, coś, czego nawet śmierć nie będzie w stanie zmienić.